Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartej już części kursu Równowaga kwasowo-zasadowa. To jest część czwarta i jest to część ostatnia, w której tak naprawdę nie będzie za dużo nowych informacji, tylko podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory nauczyliśmy się zbiorczo na bazie przypadków klinicznych. W opracowaniu tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować Studenckiemu Kołu Naukowemu Toksykologii Klinicznej, a w szczególności jego przewodniczącemu Łukaszowi Sein-Anandowi za to, że wsparł mnie właśnie w przygotowaniu tych przypadków. Naprawdę bardzo dziękuję. Dobrze. Przypadek pierwszy. Pacjent lat 46 przywieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego przez zespół ratownictwa medycznego z powodu podejrzenia zatrucia alkoholem niespożywczym. Pacjent hospitalizowany wielokrotnie z powodu zatruć etanolem. Ostatnia hospitalizacja była 3 miesiące wcześniej. Mężczyzna znaleziony został przez ratowników. Nieprzytomny. Reakcja na ból zachowana. Skala Glasgow 8. Ze względu na trudność w oddychaniu i cechy niewydolności oddechowej pacjenta intubowano i prowadzono oddech zastępczy. W SOR w badaniu gazometrycznym otrzymano następujące wyniki. I w tym momencie włączacie pauzę. A teraz opowiem Wam i sprawdzimy, czy mieliście rację, o co tu chodzi. Pierwsze co, to patrzymy na pH, które jest obniżone. Skoro pH jest obniżone, to mamy do czynienia tutaj z kwasicą. Ale jaka jest przyczyna tej kwasicy? Patrzymy na ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla i na nadmiar niedobór zasad. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla jest obniżone, czyli jakby to nie wygląda na przyczynę kwasicy, zupełnie nie. A natomiast nadmiar zasad jest bardzo, bardzo ujemny. Znaczy tych zasad jest bardzo, bardzo, bardzo malutko. Podobnie niskie stężenie poniżej granicy normy jest HCO3 wodorowęglanów. Czyli wszystko wskazuje na to, że przyczyną kwasicy jest kwasica metaboliczna. Taki jest to typ kwasicy. Natomiast teraz spójrzmy właśnie z powrotem na te PCO2, które jest obniżone poniżej normy, którą 1000 razy pewnie już powtarzałem we wcześniejszych częściach kursu. Czyli widzicie, że najprawdopodobniej właśnie w wyniku tego podłączenia i tej respiratoroterapii udało się zmniejszyć stężenie CO2, czyli można powiedzieć, jakby pacjent nie sam z siebie, ale w wyniku właśnie tej respiratoroterapii obniżył poniżej granicy normy ilość PCO2, czyli widzimy, że jest to pewnego rodzaju częściowa kompensacja. A dlaczego częściowa? Ponieważ pacjentowi nie udało się uzyskać prawidłowego pH, tak? Nadal pH jest bardzo, naprawdę bardzo niskie, pacjent jest w ciężkim stanie i ten ciężki stan właśnie wynika z zatrucia tym alkoholem niespożywczym. W przypadku kwasic metabolicznych, pamiętacie, tutaj wśród wymienionych czynników jest też AG, czyli anion gap. Obliczona już luka anionowa, która jest różnicą pomiędzy sodem i odejmujemy od tego wartość chlorków i wartość wodorowęglanów. Luka anionowa ma normę od 8 do 12, czyli ta luka jest bardzo duża. Przypomnijmy, o co tu chodziło z tą luką anionową. Że jak mieliśmy sody, to one były równoważone przez, czyli kationy, przez ilość anionów, czyli chlorki i wodorowęglany, dwa najważniejsze, i pewną ilość nazywaną luką anionową tych niepoliczanych innych właśnie tych anionów. I właśnie wśród tej luki anionowej w naszym przypadku luka anionowa jest bardzo wysoka, ponieważ tam właśnie obniżył się poziom wodorowęglanów przez to, że ta luka się powiększyła. Luka jest duża ze względu, że tam są właśnie nasze kwasy. A wiecie, metanol, etanol, one są prekursorami kwasów. Czyli metanol kwasu mrówkowego, czyli właśnie ten kwas znajduje się właśnie w tej luce anionowej i właśnie przez to ta luka jest wysoka, bo tu są te kwasy dodatkowe, prawda? Czyli jeszcze raz, pacjent zatruł się i doszło do kwasicy metabolicznej, częściowo skompensowanej przez to, że mamy obniżone PCO2. Przyczyną jest zatrucie alkoholem niespożywczym, prawdopodobnie metanolem. Ok, przypadek drugi.
Pacjent lat 32, przyjęty na oddział ortopedii ze względu na złamanie wielodłamowe kości udowej związane z urazem wysokoenergetycznym kończyny dolnej. Pacjent jest po operacji zespolenia kości udowej. Ze względu na znaczny wzrost kinazy kreatynowej powyżej 20 tysięcy jednostek na litr w badaniach kontrolnych zdecydowano się zastosować intensywną płynoterapię celem prewencji ostrego uszkodzenia nerek, acute kidney injury, nie? Ze względu na pogarszający się stan świadomości i zauważalne przyspieszenie częstości oddechu, wykonano badanie gazometryczne, w którym uzyskano takie wyniki. Moment to jest, w którym włączacie pauzę. Ok, więc teraz pora na mnie. Pierwsze co? Patrzymy na pH. pH jest 7,28, czyli jest obniżone. Skoro jest obniżone, to mamy do czynienia z kwasicą. Patrzymy dalej. PCO2, patrzymy na nadmiar niedobór zasad. I patrzcie, niedobór zasad, niskie są również wodorowęglany, czyli najprawdopodobniej tutaj przyczyna jest metaboliczna. Ok, przyczyna jest metaboliczna. A co da się dzieje z PCO2? Jest również obniżone. Też było powiedziane, że właśnie u pacjenta zaburzenia świadomości i przyspieszenie oddechu, czyli szybka regulacja odruchowa, hiperwentylacja po to, żeby z powrotem podnieść to pH. Czyli widzicie, poniżej granicy normy spadło ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla. Zaczął się hiperwentylować pacjent, czyli doszło do tego, że ta kwasica jest częściowo skompensowana. A teraz powiem Wam co nieco, jakby spojrzymy jeszcze na inne tutaj czynniki, takie jak na K i na Cl. Ojej, nie napisałem plus Cl, minus, no ale wiecie, że to są chlorki, aniony, chlorki i kationy potasu, kationy sodu. Słuchajcie, widzicie co to, czy to co ja widzę? Chlorki są bardzo podniesione. Potasy są bardzo wysokie. Potasy najprawdopodobniej są wysokie w wyniku działania buforowania komórkowego. Pamiętacie? Jeżeli mamy do czynienia z kwasicą, to komórka wciąga do siebie H+, żeby je zbuforować, ale w zamian uwalnia poza komórkę K+. Czyli te K+, te potasy tutaj mogły nam podnieść znacząco właśnie poziom potasu we krwi. A jeżeli chodzi o chlorki, no właśnie, bo tak naprawdę co u pacjenta było przyczyną tej kwasicy? Jeszcze raz popatrzmy tutaj na to, co, na czym ja tłumaczyłem lukę anionową. Widzicie, że istnieje pewna równowaga. Anionów i kationów musi być tyle samo. Tak samo ilość chlorków jest równoważona ilością wodorowęglanów i na odwrót ilość wodorowęglanów ilością chlorków. No i słuchajcie, kochani, powiem Wam tak. Wiecie, że na roztwór 0,9% NaCl mówi się, że to jest roztwór soli fizjologicznej. Jeżeli ktoś Wam powiedział, że stężenie tam to jest fizjologiczne, to Was zrobił w konia, bo to jest absolutnie niefizjologiczne, bo tam jest mniej więcej tyle samo sodów, co chlorków. Czyli mniej więcej 154 mmol na litr, jeszcze co w przypadku sodu między 135-145 jest norma, no to podawanie 150 nie jest jakieś takie szalone, ale przy chlorkach, gdzie jest norma górna 106, no to podawanie 154 doprowadzi, że tych chlorków będzie po prostu za dużo. Dlatego przy prowadzeniu intensywnej płynoterapii, podawaniu dużej objętości właśnie NaCl-u, może dojść właśnie do kwasicy hiperchloremicznej z przeładowania organizmu właśnie chlorkami. I popatrzcie tu jeszcze raz, mamy tyle samo sodów mniej więcej, luka anionowa jest niezmieniona, tyle samo ile było tych rzeczy, ale zmniejsza się ilość wodorowęglanów, ponieważ mega rośnie nam ilość chlorków. Widzicie, porównajcie to sobie, chlorków jest dużo, dużo więcej, przez to organizm, żeby zapewnić izojonię, najprościej było mu się pozbyć w ogóle wodorowęglanów. I dlatego doszło właśnie nam tutaj do kwasicy, bo spadła ilość zasad buforujących, zasad buforowych. No niestety. Dlatego trzeba uważać do nawadniania pacjenta, nie podawać mu dużo NaCl-u. Fajne jest oprócz NaCl-u podawanie również 5% glukozy z dodatkiem KCl-u. Albo po prostu też płyny wieloelektrolitowe, które są zbilansowane, tak?
a tutaj, które mają obniżoną ilość chlorków, a tutaj NaCl, tyle samo jest NaCoCl-u i Cl jest za dużo. Więc ostatecznie widzimy u pacjenta, że to jest kwasica metaboliczna, częściowo skompensowana, ponieważ obniżony jest poziom PCO2 i właśnie w wyniku przetoczeń zbyt dużych objętości NaCl-u. Przypadek trzeci. O, słuchajcie, pacjentka lat 19 została przyjęta do regionalnego ośrodka toksykologii ze względu na celowe zatrucie preparatem Sevredol. To jest preparat szybko działającej morfiny doustnej. W dokumentacji pacjentki jest to trzecia hospitalizacja związana z próbą samobójczą. Poprzednie dwie odpowiednio 2 i 3 lata wcześniej, również przy pomocy leków. Kobieta leczona psychiatrycznie z powodu długotrwałych i nawracających epizodów depresyjnych i zaburzeń lękowych. Przewlekle przyjmuje wenlafaksyny, doraźnie zapisany alprazolam na napady paniki. Z opisu matki pacjentki, dziewczyna po kłótni ze swoim chłopakiem zamknęła się w pokoju i przyjęła pół paczki, paczka taka 30-tabletkowa po 20 mg preparatu siarczanu morfiny, zanim kobieta zauważyła próbę i wezwała pogotowie. Przy przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego pacjentka z narastającymi zaburzeniami świadomości pod koniec pobytu zespołu ratownictwa medycznego w domu pacjentka wpadła w śpiączkę Glasgow Coma Scale 7. Po podaniu 4 mg naloksonu, czyli odtrutki na opioidy, uzyskano spłycenie śpiączki. Ze względu na zatrzymanie akcji oddechowej w drodze do szpitala pacjentkę intubowano i prowadzono wentylację mechaniczną. Przy przyjęciu do ośrodka toksykologii wykonano badanie gazometryczne. Ok, kochani, w tym momencie włączacie pauzę. A teraz ja opowiem i zobaczymy, czy mieliśmy wspólnie rację. Patrzymy najpierw na pH 7,12, czyli mamy do czynienia z zaburzeniem, które nazywamy kwasicą. Poszukujemy potem przyczyny tej kwasicy. Patrzymy na PCO2, nadmiernie dobór zasad. PCO2 jest mega wyrąbany w kosmos, bo pamiętacie, górna granica 45 jest 70, czyli jest duże stężenie dwutlenku węgla we krwi, ciśnienia parcjalnego. Nadmiar zasad HCO3 są w normie, więc skoro mamy wysokie PCO2, najprawdopodobniej kwasica jest, ma przyczynę oddechową. Zobaczcie, czy skoro nadmiar niedobór zasad jest w normie, to znaczy, że organizm tak naprawdę nie wykonał żadnego działania, które miałoby jakkolwiek zatrzymać, przeciwdziałać temu jak na razie. Więc w tym momencie właśnie możemy powiedzieć, że to jest kwasica oddechowa nieskompensowana, tak? Bo nie doszło do żadnych mechanizmów kompensacyjnych, nie zostały uruchomione. Podobnie przy kwasicy, patrzcie tutaj u pani naszej pacjentki na poziom potasu, również jest podwyższony i można to właśnie tłumaczyć tym buforowaniem komórkowym, znaczy mamy dużo H+ we krwi, które komórki wciągają, wyrzucając z siebie potas, no i potas mamy wysoki. Ok? I przyczyny, no i właśnie przyczyną tutaj jest depresja ośrodka oddechowego. Pamiętacie na pewno przy kwasicy oddechowej mówiłem, że również kwasice mogą doprowadzić leki, które osłabiają regulację działania ośrodka oddechowego, zwalniają. I właśnie ta depresja ośrodka oddechowego w wyniku właśnie przedawkowania opioidów doprowadziła do tak znacznego zwolnienia oddechu, do tak znacznej hipowentylacji, że właśnie u pacjentki bardzo znacznie wzrósł poziom ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi, a zarazem rozwinęła się kwasica oddechowa, która tutaj była nieskompensowana. Przechodzimy do kolejnego przypadku. Przypadek 4. Pacjent lat 58 zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego skierowany przez swojego lekarza rodzinnego, bo pacjent od kilku dni skarżył się na bóle i brak siły mięśniowej. Bolesne skurcze, męczliwość, zawroty głowy. U lekarza rodzinnego w wywiadzie samodzielnie zdiagnozowana i leczona nadkwasota żołądka przy pomocy doustnego wodorowęglanu sodu, czyli prosto do dostania w sklepie sody oczyszczonej po prostu, dawkowanego zgodnie z protokołem wyczytanym na forum internetowym. Nie byle co. Lekarz, podejrzewając zasadowicę w wyniku zatrucia wodorowęglanami, skierował pacjenta na SOR celem wykonania szybkiej oceny gazometrycznej i ewentualnego wdrożenia leczenia. A w SOR w badaniu gazometrycznym dostaliśmy następujące wyniki. To jest ten moment, w którym włączacie pauzę. Dziękuję. A teraz zacznę opowiadać, o co tu chodzi. Zaczynam od pH.
pH jest powyżej normy 7,47, czyli mamy do czynienia z zasadowicą. Jaka jest przyczyna tej zasadowicy? Patrzymy na PCO2, patrzymy na nadmiary niedobory zasad. Patrzcie, nadmiar zasad przekracza znacząco granice normy, jest podwyższony, podobnie jak stężenie wodorowęglanów, czyli ta zasadowica ma podłoże metaboliczne. No dobrze, ale czy organizm próbuje jakkolwiek się bronić? No, ja tutaj nie widzę żadnych sposobów obrony, ponieważ PCO2 jest na górnej granicy normy, ale jest nadal na granicy normy, więc można powiedzieć, że to jest zasadowica metaboliczna, nieskompensowana, a przyczyną tej zasadowicy jest nadmierna podaż wodorowęglanu sodu właśnie w wyniku spożycia go doustnego w, powiedzmy, w nadmiarze, w nadmiernych ilościach, tak? Jedną z przyczyn zasadowic metabolicznych, pamiętacie, jedna z najważniejszych to była hipokaliemia, zaburzenia wydalania również H+, znaczy nadmierne wydalanie, ale też właśnie nadmierna podaż właśnie takich substancji, które właśnie są dodatkowymi właśnie zasadami, czyli na przykład tutaj wodorowęglanu sodu, pacjent niestety dostał zasadowicy i trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Miejmy nadzieję, że zajmą się nim odpowiednio. Przechodzimy do kolejnego, już przedostatniego przypadku. Widzicie, jest króciutki. Pacjentka lat 46 była przygotowana do operacji usunięta mięśniaka macicy. Zaintubowano ją po procesie analgosedacji, prowadzona była wentylacja mechaniczna. W gazometrii pobranej kilka minut po rozpoczęciu wentylacji mechanicznej celem oceny adekwatności ustawień respiratora zobaczono następujące wyniki. Tak, podłączono pacjentkę do respiratora, po kilku minutach chciano sprawdzić, czy na pewno wszystkie ustawienia są ustawione odpowiednio dla pacjentki. Mamy następujące wartości. To jest ten moment, w którym włączacie pauzę. I po pauzie. OK, zaczynamy standardowo. pH 7,52, znaczy jest zasadowica. Patrzymy dalej. Nadmiar niedobór zasad, wszystko jest OK. PCO2 jest obniżone, bo pamiętacie, dolna granica normy to 31. Skoro obniżone jest PCO2, to mamy tutaj zasadowicę, która ma podłoże metaboliczne, nie metaboliczne, sorry, oddechowe, tak? Oddechowe. Ma podłoże oddechowe, bo komponenta oddechowa to PCO2 nam o tym świadczy. Dobra. Czy mamy zmiany powyżej, poniżej normy w nadmiarze zasad czy wodorowęglanach? Nie. Absolutnie nie. Dlatego jest to zasadowica oddechowa, która została nieskompensowana, czyli najprawdopodobniej też zerknijcie dodatkowo na takie rzeczy, które mogą się nie podobać, jak zbyt wysokie ciśnienie parcjalne tlenu, tak? No po prostu za mocno, za intensywnie, za zbyt intensywną wentylację, za mocną był ustawiony respirator nieodpowiednio, więc doszło do hiperwentylacji i utraty nadmiernej ilości dwutlenku węgla z krwi, a w wyniku tego właśnie utraty tego PCO2 doszło do zasadowicy oddechowej. To jest już nasz ostatni przypadek, szósty. Ojej, a tu napisałem piąty, nieważne. Pacjent lat 69 zgłosił się na SOR z powodu nasilonej duszności spoczynkowej. Ciśnienie krwi 150 na 90 mm słupa rtęci, akcja serca miarowa 90 na minutę. Stan po obrzęku płuc. 10 dni wcześniej zakończona hospitalizacja na oddziale chorób wewnętrznych. Stan po przeskórnej interwencji wieńcowej właśnie w gałęzi przedniej stępującej. Tam umieszczono stent typu DES. W czasie ostatniej tej hospitalizacji stan po 5 zawałach, wow, rekordzista. 2 miesiące temu właśnie było u pacjenta enstemi z angioplastyką balonową właśnie tam określonej gałęzi tętnicy wieńcowej, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, hiperlipidemia w wywiadzie. W badaniu RTG cechy obrzęku płuc, jamy opłucnowe wolne, serce niepowiększone, w EKG ujemne załamki w jedynce i w AVL-u, które tutaj mogą być najprawdopodobniej wtórne albo od przerostu, ponieważ troponiny są ujemne,
więc nie ma tutaj świeżego niedokrwienia, a BNP, które wskazuje nam na przewlekłą niewydolność serca, tutaj jest 514 pikogramów na mililitr, granica, od której to niewydolność serca na podstawie BNP rozpoznajemy, to jest 100 pikogramów, czyli no, pacjent ma bardzo nasiloną niewydolność serca. I popatrzmy na jego gazometrię. W tym momencie włączacie pauzę. I po pauzie już jest. Dobra, w takim razie patrzymy na pH, które jest w normie. Więc zostało nam spojrzeć na PCO2 i na nadmiar, na niedobór zasad wodorowęglanów i tak dalej. Więc tak, pierwsze co? Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla jest powyżej normy. Jest za wysokie. Czyli mogłoby to świadczyć o właśnie zaburzeniach z oddychaniem, co w wywiadzie pacjenta i tym, że najprawdopodobniej rozwija się u niego obrzęk płuc, mogłoby się zgadzać. Ale z drugiej strony patrzymy na nadmiar zasad i HCO3, które również są podniesione. Czyli a nadmiar zasad to podniesione raczej świadczy nam o zasadowicy. Czyli mamy dwie opcje, słuchajcie, tak jak mówiłem, że jest to skompensowane zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej i w zależności co było pierwsze. Czy najpierw mieliśmy podniesienie PCO2, gromadzenie dwutlenku węgla i w wyniku działań kompensacyjnych doszło do zwiększenia poziomu tych nadmiaru zasad, albo najpierw był nadmiar zasad, który przez właśnie hipowentylację doprowadził do tego, że wzrosły nam dwutlenki węgla. Na podstawie wywiadu pacjenta i tego, że w rozpoznaniu mamy obrzęk płuc i niewydolność serca, bardziej prawdopodobne jest to, że u pacjenta mamy do czynienia z kwasicą oddechową i wtórnie, dlatego że widzicie, pacjent bardzo często trafia z tego powodu i ten obrzęk płuc też pewnie stopniowo narastał i to gromadzenie dwutlenku węgla stopniowo narastało, że miał czas na, nerki miały czas na uruchomienie tych mechanizmów kompensacyjnych, więc jest to skompensowana, ponieważ pH wróciło o granicę normy. Czyli pH jest ok, pacjent jakby nie jest bezpośrednio, to jakby no nie jest, nie wykracza poza granicę normy, ale widzicie sami, że wcale to nie oznacza, że z pacjentem jest wszystko ok, bo pacjentowi tutaj trzeba będzie pomóc. No przede wszystkim wydaje mi, no przede wszystkim tlenoterapię i też leczenie doraźne przyczyny, czyli tego obrzęku płuc, leczenie moczopędne, ale to wszystko jest związane z postępowaniem właśnie w obrzęku płuc. Okej. Słuchajcie, kochani, w tym momencie doszliśmy do ostatniego, szóstego przypadku klinicznego, który był przewidziany na ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że rozpoznawanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej już nigdy więcej nie będzie stanowiło dla Was problemu. I że będzie to już bardziej logiczne, że zawsze będziecie potrafili wrócić do tego podstawowego, uproszczonego wzoru, gdzie u góry jest BE, na dole PCO2 i na tej podstawie mniej więcej umieli skojarzyć, że zaburzenia metaboliczne są kompensowane oddechowo, oddechowe metabolicznie, że to jest właśnie gra tego balansu bardzo zmyślnego pomiędzy tymi wszystkimi elementami. I życzę Wam powodzenia. Bardzo dziękuję za te wszystkie 4 odcinki wspólnego kursu równowagi kwasowo-zasadowej, a ja już bardzo intensywnie zastanawiam się nad kolejnymi częściami tego kursu, częściami kolejnych kursów, które będę robił. I do śledzenia zapraszam. Bardzo zachęcam do subskrybowania, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami. Obserwujcie również stronę na Facebooku Brodata Medycyna, bo tam też na bieżąco informuję, jeżeli jakieś nowe odcinki się pojawiają. Też jeżeli kurs i moja praca bardzo Ci się podoba i chciałbyś w jakiś sposób wspomóc mnie w prowadzeniu kanału, to też zapraszam na moje konto Patronite, które jest dostępne w opisie. Jeżeli chciałbyś tam w jakiś taki bardziej namacalny sposób podziękować za tą wspólną naukę, to również będę bardzo wdzięczny. A tymczasem kończymy już ten kurs i życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia, trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się! Cześć!